Dominika Brzoza-Piprek, witam i zapraszam na szczegółową prognozę pogody. Dziś za oknami pojawiło się bardzo dużo słońca, niewielkie ilości chmur. Dopiero pod koniec dnia miejscami zagościły niewielkie opady deszczu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia mogliśmy zobaczyć 21 stopni w Częstochowie, 20 w Katowicach, 18 w Bielsku-Białej. Pierwsza część nocy przyniesie nam zachmurzenie umiarkowane, w drugiej na niebie pojawi się znacznie więcej chmur, pojawią się również przelotne opady deszczu, burze i możliwy również grad. Na termometrach 11 stopni w Kłobucku, 10 w Częstochowie, 9 w Myszkowie i w Zawierciu. W centrum termometry pokażą 11 stopni w Raciborzu, 10 w Gliwicach, Tarnowskich Górach, Katowicach, Sosnowcu i Tychach. Na południu regionu w Żywcu 7, 8 w Cieszynie i w Bielsku-Białej. Uwaga, proszę Państwa, podczas burz obecny będzie porywisty wiatr i chwilami jego prędkość może dochodzić do 65 km na godzinę. Zobaczmy teraz, co czeka nas jutro. No i właśnie, poranek w całym województwie czeka nas słoneczny. W drugiej części dnia na niebie zagoszczą chmury, przelotne opady deszczu, a na południu regionu burze. Na termometrach 20 stopni w Kłobucku, 19 w Częstochowie, 18 w Myszkowie i w Zawierciu. W centrum najcieplej w okolicach Gliwic i Tarnowskich Gór 20 stopni, 19 w Katowicach, Sosnowcu i Tychach, 18 w Raciborzu i Rybniku. Na południu regionu 16 stopni w Żywcu, 17 w Bielsku-Białej, 18 w Cieszynie. Jutro ciśnienie wyniesie 991 hektopaskali. Biometr początkowo korzystny. Zobaczmy teraz, co przyniosą nam kolejne dni. Spójrzmy na nasze mapy. W sobotę na termometrach 21 stopni, bardzo dużo słońca, deszcz przelotny miejscami gdzieniegdzie. W niedzielę na termometrach 19 stopni i podobnie jak w sobotę słońce, ale z przelotnymi opadami deszczu. Zobaczmy teraz, jakiej jakości powietrzem będziemy oddychać. Czas na ekoprognozę. Spójrzmy na nasze mapy. Obszar północny, okolice Częstochowy i centrum to dobra jakość powietrza. Podobna sytuacja pojawi się na obszarze rybnicko-pszczyńskim, bielsko-cieszyńskim i w Dolinach Beskidzkich. Tutaj również jakość powietrza dobra. I tymi optymistycznymi wiadomościami żegnam się z Państwem i zapraszam na kolejną prognozę pogody. Do zobaczenia!